żadnej konkretnej definicji, czym jest custom culture. Nie znalazł się jeszcze chyba na świecie taki śmiały, który był w stanie w pełni określić od samego początku, gdzie to custom culture się zaczyna, a gdzie się kończy. Custom culture jest przede wszystkim kulturą garażową. Jest to kultura, która zrodziła się w powojennej Ameryce w Kalifornii. I jest to nic innego jak jeden wielki zlepek przecinających się ze sobą, bardzo często totalnie zupełnie odbiegających od siebie światów. I mam tutaj na myśli świat amerykańskiej modyfikowanej motoryzacji, świat artystów, od malarzy przez rzeźbiarzy, kończywszy na tatuatorach, całej sztuki lowbrow, świata oldschoolowych technik rzemieślniczych, wręcz całych subkultur, od rock'n'rollowej przez punk rockową, kończywszy na Chicano. I teraz każdy z tych światów dysponuje własnym niepowtarzalnym wyrazem artystycznym. I właśnie tymi wyrazami inspirują się ludzie, którzy dziś i w przeszłości tworzyli custom culture. Nazywam się Łukasz Elbałęko, zajmuję się zdobieniem amerykańskiej motoryzacji zabytkowej, głównie tej modyfikowanej. Techniki, w których się specjalizuję, to pinstriping oraz liternictwo. Obie są ręcznie wykonywane przy użyciu pędzla oraz emali. Pinstriping wywodzi się jeszcze z bardzo starych technik malarskich, stosowanych przy zdobieniu początkowo karos konnych, a później tak naprawdę całej motoryzacji przedwojennej. Mowa jest tutaj o tak zwanych szparunkach, które były ręcznie malowanymi liniami mające na celu podkreślenie czy to fragmentu pojazdu, czy też całej wręcz bryły karoserii. Pinstriping jest niczym innym jak właśnie rozwinięciem tej formy. Proste i bardzo zachowawcze linie przeradzają się w symetrycznie przecinające się kreski, tworząc no jedyne w swoim rodzaju kompozycje. Początkowo oczywiście było to tylko i wyłącznie hobby. Biorąc pod uwagę kierunek, w jakim się wówczas kształciłem, rzeczą naturalną dla mnie był fakt, iż prędzej czy później tak precyzyjne techniki rzemieślnicze staną się dla mnie bardzo ciekawym wyzwaniem. Tradycyjne customy, chopery, hodrody oraz sposób, w jaki były zdobione oraz cała estetyka oldschoolowa, która temu towarzyszy, na tyle pochłaniała mnie, a wręcz czerpałem nią garściami, że bardzo szybko zamarzyłem wręcz o skompletowaniu pierwszego ekwipmentu, kupienia pierwszych pędzli, no i spróbowania własnych sił w tym zagadnieniu. Zaczynałem, a był to rok 2007. Pinstriping w Polsce tak na dobrą sprawę nie istniał w ogóle. No, nie było ani sklepów, gdzie mogłeś kupić sprzęt do pinstripingu. Mam tutaj na myśli specjalistyczne pędzle, farby, które też muszą być konkretnymi emaliami. Nie było przede wszystkim ludzi, a przynajmniej ja ich wówczas jeszcze nie znałem, którzy byliby w stanie mi cokolwiek podpowiedzieć, właśnie jakich narzędzi użyć, jak się do tego zabrać, jak po prostu malować pinstriping. Swoje pierwsze pędzle kupiłem podczas pobytu jeszcze w Oslo. Farby udało mi się kupić w Wielkiej Brytanii. Nie ukrywam, że 2 lata potrzebowałem, by pokazać światu swoje pierwsze produkcje. Chłopaki lecieli na imprezy, no ja zostawałem w domu i ćwiczyłem kreski. Urodziłem się we Wrocławiu. Wychowałem na wrocławskim przedmieściu ławskim, tak zwanym Trójkącie Bermudzkim. Dzielnicy bardzo egzotycznej, kiedyś pełnej przestępczości, co stanowiło bardzo wyjątkowy klimat, ale ten wyjątkowy klimat też
potęgowany był architekturą, której 80% tak naprawdę tkanki stanowią przedwojenne kamienice. I myślę, że no właśnie klimat tych przedwojennych kamienic bardzo mocno wpłynął na mój gust w przyszłości. Z wykształcenia jestem konserwatorem zabytków. Skończyłem Wyższą Szkołę Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu. To też sprawiło, że realizując już praktykę konserwatorską, miałem bardzo duże szczęście uczestniczenia w pracach konserwatorskich, no jednych z najważniejszych obiektów we Wrocławiu. Pracowałem na takich obiektach jak Katedra Wrocławska, Stara Giełda, Teatr Lalek, o którym pisałem pracę licencjacką, Hotel Monopol, szereg przedwojennych wrocławskich kamienic oraz średniowiecznych kościołów usytuowanych w centrum miasta. Pergola, przedwojenna pergola i myślę, że to był okres, kiedy, a w zasadzie zlecenia, na których powoli kończyłem swoją przygodę z renowacją i płynnie przechodziłem w okres, kiedy to właśnie custom culture i pinstriping dawały mi chleb i energię do życia. Specjalistę, który jednym pociągnięciem ręki jest w stanie namalować idealnie prostą kreskę. Po prostu patrzysz na to jak na Copperfielda, człowieka, który robi magię, wręcz nie rzemiosło. Więc pinstriping był i w ogóle wszystkie tak naprawdę techniki manualne związane ze światem custom culture były dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, ale do czasu, bo kiedy okazało się, że jednak już ta pamięć mięśni działa tak jak należy, i kiedy nie jest dla mnie wyzwaniem pomalowanie czy zdobienie samochodu czy motocykla i robię to wręcz z marszu, zacząłem szukać kolejnych etapów, a w zasadzie przestrzeni, na których mógłbym się rozwijać i dlatego zacząłem projektować grafiki, które dzisiaj możecie zobaczyć na t-shirtach, na plakatach imprez czy na ścianach kolekcjonerów sztuki custom culture. Tak stałem się multiartystą. Słowo artysta to też jest takie słowo, które mam z nim mały problem, bo nie czuję, że posiadam jakąś większą misję. Uważam, że artysta to jest jednak ktoś, kto ma jakąś złotą myśl do przekazania światu, nie? Człowiek, który chce coś zmienić, człowiek, który chce stworzyć świat może i nawet lepszym. To, co ja uprawiam, jest, uważam, czystym rzemiosłem. Artystycznym, ale rzemiosłem.
lat 50. przerabianie amerykańskiej motoryzacji budziło nie mniejsze zainteresowanie jak nas w dzisiejszych czasach. To też z pewnością nie zdziwi nikogo fakt, że tym światem bardzo szybko zainteresowali się też i artyści. I jednym z takich dzisiaj nieżyjących już ikon niestety, niemniej jednak w tamtych czasach świeżym talentem był Ed Roth. Człowiek, który zapisał się na stałe w historii custom culture, a był wręcz jej prekursorem. No ale historia jest dosyć ciekawa, bo w okolicach 59 roku Ed Roth siedział w jednej z przydrożnych knajp, obserwując parady, których było dosyć dużo w tamtych czasach. Pech chciał, że właśnie ten pochód był prowadzony przez myszkę Miki, której z kolei Ed Roth nienawidził całym sercem. No i przy swojej aspołecznej naturze i jednak rebelianckiemu podejściu do życia, wartości, za którymi szło wszystko związane z myszką Miki, totalnie do niego nie trafiały. Mam tutaj na myśli klimat idealnego obywatela, który jest ładnie ubrany, jest wykształcony, ma piękną dziewczynę i zawsze ładnie mówi, ładnie się uśmiecha, jest bardzo grzeczny. Rozważając na temat tego, jak bardzo nienawidzi myszki Miki, w zasadzie świata z nią związanego, postanowił narysować jej karykaturę. Coś, co będzie totalnym przeciwieństwem idealnego obywatela. I tak właśnie powstał Ratfink. Śmierdzący, brudny, z latającymi muchami wokół niego, a przede wszystkim krzeszący rebelię w każdym miejscu, w którym się pojawił. Tym był Ratfink i tak właśnie stał się wręcz ikoną custom culture. Ratfink w dzisiejszych czasach jest wszędzie tam, gdzie custom culture. Pojawia się na t-shirtach, ludzie tatuują sobie Ratfinka, malują na wszystkich możliwych przedmiotach, które towarzyszą im w życiu codziennym. Ratfink to custom culture. Custom culture to nie jest tylko i wyłącznie przerabianie motoryzacji i jeżdżenie później nią, czy bardziej naprawiania, ale to przede wszystkim kreowanie przestrzeni, w której się znajdujesz na co dzień. I myślę, że w każdym z nas jest choć minimalny pierwiastek oldschoolowej Kalifornii i właśnie tą oldschoolową Kalifornię każdy z nas próbuje zaimplementować do miejsc, w których żyją na co dzień. I dlatego te garaże wyglądają tak, jak wyglądają. Dlatego miejsca custom culture przepełnione są gadżetami związanymi z tą kulturą. Dlatego ci ludzie wyglądają tak, jak wyglądają, a przede wszystkim mają miejsce w głowie na to, by aby tworzyć niepowtarzalne i nie zawsze zrozumiane przez społeczeństwo szalone projekty. Custom culture jest pełne wszelkiej maści różnych gadżetów. Ludzie uprawiający custom culture są pełni nostalgii w kierunku często starych zabawek, rzeczy, które towarzyszyły im za dzieciaka, rzeczy, które delikatnie przerobione nabierają nowego charakteru i nowego wyrazu. Stąd tak dużo różnych figurek w mojej gablotce, która jest właśnie moją prywatną kolekcją i takim małym saktuarium, któremu się oddaję w wolnych chwilach i lubię kontemplować sobie, patrząc na mój Monster World, świat potworów.
realizowałem to tylko i wyłącznie w ramach własnej pasji. Przerabiałem, wykonywałem wręcz od podstaw figurki tylko i wyłącznie dla siebie. Dzisiaj moje figurki trafiają i do Europy Zachodniej, i możesz się spotkać wśród kolekcjonerów skandynawskich, amerykańskich, a nawet japońskich. Część tych figurek, które stanowią moją kolekcję, to figurki, które są albo reedycjami figurek produkowanych jeszcze w latach 60. I tutaj taką małą analogię zrobię, porównanie, gdzie my mogliśmy sobie co najwyżej, będąc dzieciakiem, skleić T-34 z kartonu albo inny samolot Łoś. Natomiast dzieciaki w Stanach na początku lat 60. po prostu sklejały hodrody z potworami w środku. Więc wyobraź sobie, jak bardzo różniły się te światy, w których przyszło nam się wychować. Siema, siema. Cześć, prawda? Jesteś jakby na cruisingu? Nie, ja jestem u siebie na bazie. Jeszcze. Generalnie moja fura jest nie na chodzie, więc pojawię się tak czy inaczej, ale to tak bardziej towarzysko. No. A wy co, jesteście w drodze, czy co? No wiesz co, no ja w zasadzie też miałem trochę obsuwę i jestem w drodze. No a gdzie ty jesteś teraz w tej chwili? No wiesz co, no 30 km od Poznania. Mi się udało wczoraj, że tak powiem, legalnie... Forda odpaliłeś? Ja odpaliłem Forda i go, no nie jadę Fordem. Aha. Do was, ale aha, mam go na lawecie. No, zajebiście. Aura jest taka troszkę deszczowa. Natomiast tak czy inaczej partycypować w całym tym wszystkim mam zamiar, bo tam później jest jeszcze ustawka, wiesz, po tym całym cruisingu w takim wynajętym klubie na terenie tego browaru, gdzie się wszyscy spotkamy, nie? No ja w każdym razie tak dzisiaj jadę, bo dzisiaj też miałem trochę problemy z uruchomieniem szuboksa. Spoko. No to super, stary, no to zaskoczyłeś mnie, zajebiście. Bardzo się cieszę. No, że się wybierasz. Miał rozdziwiczoną jazdę po drogach, no, nawet na legalu. No. Super, stary. Widzimy się za parę godzin. To się widzimy. Ja weź tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj.
mieliśmy kiedyś takie szlagierowe wręcz powiedzenie, że za rok każdy swoim. I to stwierdzenie zawsze padało albo w Herten, albo na Rasendast, albo na innym evencie w Niemczech. Tak sobie powtarzaliśmy razem z Herwolem, Dyrą, paroma innymi chłopakami, których właśnie na tych eventach zawsze mogłem spotkać. I to też taka była żelazna ekipa polskiego Custom Culture, która nie miała problemu z tym, żeby przejechać 1000 kilometrów, by popatrzeć na Hot Rody na żywo. Kiedyś sobie powtarzaliśmy, że za rok każdy swoim. No a teraz właśnie jest sytuacja, gdzie doczekaliśmy, że każdy swoim. Każdy leci swoim Chevy'em lub Pontiaciem lub innym Fordem. Jak tak sobie o tym pomyślę, to można się naprawdę wzruszyć wręcz, nie? Wiesz, Custom Culture to też niekoniecznie musi być amerykańska motoryzacja, bo też istotną rolę w tym świecie kalifornijskiej motoryzacji wypełnią Volkswageny Garbusy. Scena kalukowa, która powstała właśnie w Kalifornii i jest to w zasadzie nic innego jak taka czysto hotrodowa kalka, czyli chęć zbudowania szybkiego, taniego pojazdu polegająca na wstawieniu znacznie mocniejszego silnika i wywaleniu całej zbędnej ilości rzeczy, które fabryka postanowiła to auto wyposażyć. No i ten właśnie kaluk też jest no, bardzo istotnym elementem sceny światowego Custom Culture. Więc to nie tylko i wyłącznie Harley'e, Chevrolety i motoryzacja tylko i wyłącznie amerykańska. Parę innych marek samochodowych też miała całkiem ciekawe epizody właśnie w świecie Custom Culture. Natomiast na dzień dzisiejszy to już nie amerykańska, lecz zabytkowa motoryzacja jest tą podstawą Custom Culture, a w zasadzie jest bazą do budowania szalonych projektów. Jest taka fajna rzecz, którą mi powiedział pewien artysta z Finlandii. Oni mają tam bardzo restrykcyjne prawo drogowe. Finalnie w zasadzie no nie mogą poruszać się takimi tradycyjnymi chopperami. Chopperami, które nie mają z przodu zawieszenia, mają pocięte ramy, za małe zbiorniki względem spalania silnika i tak dalej. Nie mówiąc już o jakichkolwiek normach bezpieczeństwa. No bo oczywiście zapytałem się go, stary, no siedzimy w garażu, gdzie masz 15 czy 20 w tradycyjny sposób zbudowanych chopperów i ty mi teraz opowiadasz, że ty na żadnym z nich nie możesz sobie polatać nawet wokół komina. I on mi odpowiedział wtedy, że jak żyjesz w Skandynawii, masz bardzo dużo wolnego czasu, a w zasadzie jest bardzo dużo ciemnych dni i w momencie, kiedy decydujesz się na zbudowanie jakiegoś szalonego pojazdu, to ty go nie budujesz po to, żeby później latać. Ty go budujesz po to, bo chciałbyś zobaczyć, jak on będzie wyglądał zbudowany. Rozumiesz? Roisz sobie w głowie pewną wizję, ty po prostu na to wpadasz i budujesz to. I tym jest też Custom Culture, myślę. Brak jakiejkolwiek logiki. Nie będzie wyglądać, no. Ma wyglądać. Okay. Jeszcze trochę z tym pierdolę, no. Jak te wszystkie odległości mieć w miarę pewne. Ale myślę, że ten, że to jest taka forma, którą namalujemy. Thank you.
Chevrolet jest z 1953 roku. Jego pełna nazwa to Chevrolet Bel Air Hardtop Coupe. Jest to dosyć rzadko spotykany model Chevroleta i szczerze powiedziawszy chyba jedyny w Polsce. Przynajmniej ja osobiście nie widziałem nigdy 5.3 w hardtopie. Na pewno nie da się go zero-jedynkowo zaszufladkować w jakiejś konkretnej kategorii. Middle Custom to jest najlepsze określenie opisujące ten wóz. Taką charakterystyczną cechą tego modelu jest fakt, że drzwi nie posiadają słupka B, co sprawia, że w momencie, kiedy otworzymy tylną szybę, uzyskujemy pełną przestrzeń. No coś, czego nie jesteśmy w stanie spotkać w takim normalnym samochodzie, powiedzmy cywilnym. Auto jest w moich rękach od 2 lat, ale tak naprawdę realnie bawię się nim od kilku miesięcy z tego względu, że do tego czasu przechodziło, może nie gruntowne, ale mimo wszystko remonty. Posiada nową podłogę. W zasadzie cały układ mechaniczny został wymieniony na znacznie sprawniejsze. Rzędowy silnik został zastąpiony nieco mocniejszą jednostką V8. To pociągnęło oczywiście za sobą dalsze przeróbki, bo trzeba było wymienić też i wał, i most. No, auto też jest dosyć mocno obniżone. Nie ma tutaj ani hydraulicznego, ani pneumatycznego zawieszenia. Jest on zgłębiony na sztywno. To sprawia, że no niestety nie możemy go położyć zupełnie progami na ziemi. Ale mimo wszystko, chcąc się wpisać w tą oldschoolową konwencję, myślę, że tego typu stęsik jest jak najbardziej wystarczający. No i co jeszcze? Auto generalnie w momencie zakupu, wyobraźcie sobie, było niebieskie. Patyna, która w tym momencie na tym aucie jest zrobiona w pełni przeze mnie. Poza dachem. Dachu nie ruszałem, dach był biały. Auto też zyskało kilka według mnie całkiem ciekawych gadżetów. Począwszy od kół z białym paskiem, zwieńczonych deklem od Cadillaca z 1957 roku. Zaczynając od przodu mamy sunroof, czyli ten daszek nad przednią szybą, szperacze. Fender skirt, który zakrywa tylne koło. Kierownica jest od Chevroleta z 1949 roku, tak zwany Butterfly, dedykowany właśnie do roczników 4951, więc tutaj musieliśmy też popełnić delikatne zmiany, żeby kierunkowskazy, które były fabrycznie w 5.3 wsadzone na stałe, musieliśmy je zastąpić czymś innym. No i jeszcze oczywiście mamy tylne lampy od 5.4 od Chevroleta. Znacznie się różnią od oryginalnych lamp, które były zamontowane w fabryce. No i takim, powiedzmy, jeszcze ostatnim, póki co, detalem to jest wydech, który tak na dobrą sprawę są fishtaile od motocyklowego wydechu, które myślę całkiem fajnie zakończają ten układ. Podejrzewam, że za parę lat to auto będzie wyglądało zupełnie inaczej. Najważniejszy jest dla mnie fakt, że wyjechałem w końcu na ulicę i mogę realnie cieszyć się projektem. No tak, no. Zawsze mnie policja stresuje. Za każdym razem, jak przejeżdżam, to tak z duszą na ramieniu, kiedy wiesz, kiedy się w końcu mną zainteresują. Czy zatrzymać by mnie mogli dla rutynowej kontroli? Natomiast żółte rejestracje trochę zamykają mi na przykład, wiesz, argumenty w momencie, kiedy zauważą na przykład, że nie mam pasów bezpieczeństwa, nie? Auto w momencie produkcji tych pasów bezpieczeństwa nie posiadało w ogóle. Przez co dzięki żółtym blachom tych pasów bezpieczeństwa dalej posiadać nie muszę. Niestety klakson mi dzisiaj też wysiadł. Mam nadzieję, że to tylko bezpiecznik. Ludzie reagują na ten samochód dwojako. Jedni uważają, ojejku, jaki fajny złomek i jaki słodki wóz. Natomiast inni komentują to, że jeszcze remoncik i będzie naprawdę bardzo fajne auto. Wielokrotnie też słyszałem, że ta, że bardzo ładna Warszawa. Albo że taką Wołgę też miał jego dziadek. Więc sporo też nowości się na temat swojego auta dowiedziałem w międzyczasie.
No, przez to, że wiesz, postanowiłem obniżyć ten samochód, auto straciło trochę komfort przemieszczania się. Jest o wiele sztywniejszy, przez co jak kot trzeba latać własnymi drogami niestety wówczas. Docieramy się. Nie ukrywam, jak wyjechałem nim pierwszy raz, wówczas jeszcze hamulce nie działały jak powinny. Auto mnie niesamowicie stresowało, stary. Po prostu, kurczę, no, z pełnymi gaciami jeździłem. Natomiast na dzień dzisiejszy, kiedy już się troszkę bardziej poznaliśmy, przemieszczanie się tą furą to jest czysta przyjemność, przynajmniej dla mnie. Prawdę powiedziawszy, nie znam lepszego sposobu na pobudzenie endorfin. Pojemność tego silnika to jest 5-7 litra, prawie 6 litrów. No pali w zasadzie tyle, ile wlejesz. Nie bierze więźniów. Natomiast, wiesz, ciężko sprawdzić to w mieście. Szczególnie, że mi kontrolka paliwa tutaj nie działa, więc poziom paliwa na słuch biorę. W trasie pali w okolicach 15 litrów, więc myślę, że to jest cywilizowane spalanie. No, mimo to, że auto jest dosyć sztywne i może prowadzi się to jak czołg od czasu do czasu. Natomiast w takie dni jak dzisiaj mógłbym nim po prostu, wiesz, jeździć cały dzień, nie? Już kit. Ostatnio pojechałem do lakiernika, w zasadzie do mieszalni lakierów, zamówić farbę. Miałem załatwić to w pół godziny, 3,5 godziny tym autem jeździłem, nie? Nie mogłem wyjść, no. Z takich gadżetów, które są realizacją moich chorych pomysłów w tym samochodzie, jest między innymi ta słuchawka, która w zasadzie jest połączona Bluetoothem, za sprawą Bluetootha z moim telefonem komórkowym i podczas jazdy mogę śmiało odebrać telefon przez słuchawkę i ciąć bajery podczas jazdy. Myślę, że każdy ekskluzywny samochód w tamtych czasach powinien być wyposażony właśnie w słuchaweczkę. Patrz, bym to prawie zepsuł.
niestety trzeba nadmienić, że jeżeli chcesz obcować z hot-rodami, jeżeli chcesz obcować z prawdziwymi customami i chopperami zbudowanymi w sposób tradycyjny, no to musisz jednak pojechać albo do Niemiec, albo do Skandynawii, albo gdzieś dalej do Europy Zachodniej. No bo w Polsce to jest bardzo egzotyczny temat i no nie uświadczysz eventu, poza może custom conventem, gdzie przyjeżdżają auta, tudzież pojazdy tylko i wyłącznie zbudowane, no właśnie zgodnie z tą konwencją custom culture, z konwencją, która w Stanach istniała dekady temu i praktykowana jest do dnia dzisiejszego w zasadzie na całym świecie, bo o ile w Polsce pinstriperów jest tylko kilku, tak w samej Skandynawii, w Finlandii, czy w Szwecji lub Norwegii, tych pinstriperów będzie łącznie na dzień dzisiejszy, myślę, z 40. Custom culture jest i w Moskwie, i w Tajlandii, i w Tokio, i wszędzie w Europie Zachodniej. Jest to kultura, ale kultura, która odnalazła się w zasadzie w każdej części naszego szalonego świata. No po tych kilkunastu latach specyfika custom culture w Polsce też się dosyć mocno zmieniła. O ile początkowo mogłem tylko i wyłącznie marzyć o klientach w naszym kraju, którzy odezwą się do mnie z prośbą o pomalowanie czy przyzdobienie jakiegoś swojego pojazdu. Jednak moim głównym klientem to był klient zagraniczny. Malowałem bardzo dużo wszelkich grafik traktujących o custom culture. Natomiast dzisiaj sytuacja ta zmieniła się o tyle, że nie muszę już jeździć po Europie Zachodniej, by tego klienta znaleźć, ponieważ po tych kilkunastu latach ten klient znajduje się już sam w Polsce, a w zasadzie to on mnie znajduje. Więc o ile wcześniej naprawdę musiałem lecieć 1000 kilometrów w jedną stronę, by móc pomalować na przykład furę z lat 50. czy prawdziwego choppera lub hot-roda, tak w dzisiejszych czasach, mimo że tych pojazdów dalej jest bardzo mało w kraju i takich skończonych od A do Z projektów będących prawdziwymi hot-rodami będzie ich dalej może 10. Natomiast samych pojazdów z lat 40. i 50. ich ilość bardzo mocno się zmieniła. A co więcej, ludzie znów zaczynają doceniać ręczną robotę i to, że to wcale nie jest idealnie proste. Wręcz oczekują od ciebie, że to nie będzie idealnie prosto. Bo prosto mogą mieć sploteru. Dalej jesteśmy w zasadzie wciąż na początku kreowania polskiego custom culture. To zjawisko dalej jest w Polsce bardzo niszowe. Dalej jest to bardzo mała grupa ludzi, która próbuje się realizować w ramach właśnie kultury custom. No tylko tyle, że o ile jak spotkaliśmy się 10 lat temu, czy nawet 15 lat temu, te spotkania polegały na tym, że rozmawialiśmy po prostu o tym, jak fajnie byłoby mieć amerykańską furę, tudzież hot-roda, czy tam innego Chevroleta. Tak dzisiaj realnie stoimy już przy tych furach i rozmawiamy, co przy nich przerobimy. Więc o ile no dalej jesteśmy daleko, daleko za Europą Zachodnią, nie mówiąc już o Ameryce czy Japonii, tak mimo wszystko uważam, że jesteśmy podczas najfajniejszego chyba okresu polskiej sceny custom culture, ponieważ w ludziach jest jeszcze bardzo dużo energii. Potrafią przejechać przez pół Polski tylko po to, żeby pogadać z tobą o tym Chevrolecie, czy o tym, jak sobie zbudują tego Forda T. I tutaj odnajduję bardzo dużą wartość w tym wszystkim, że dalej jesteśmy na tym fajnym takim początku, kiedy to jest jeszcze bardzo świeże, może i nawet naiwne momentami, ale na pewno prawdziwe.